chciało być. Dziękuję ci, Grzesiu, wdzięczny jestem ci za to. Ale tutaj mi się takie praktycznie też cisną słowa. Szczęśliwy nam dzień nastał, mając takich prelegentów od piątku przez sobotę i niedzielę. Zaczął doktor Józef Krop z Kanady tak sentymentalnie, dlatego że jak on to mówi, to nie jest już Kanada, tylko Chinada. No nie może się wydostać i świetny miał tutaj wypad. Ale w tej chwili gościmy księdza profesora Tadeusza Guza i co tu więcej mówić? Co by tu powiedzieć? Ja uważam osobiście, mówię to, co czuję z ducha, to jest człowiek godny następca księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, jeśli chodzi o duchowe podejście do Polski, do rodaków, w takim po prostu rozumieniu filozoficznym. Za to, księdze profesorze, jesteśmy ci wdzięczni, niebieszczany i cały świat, Andy, za sprawą właśnie kanału Andiego widzi nas już w tej chwili 1200 osób na żywo, a przez dobę będzie to dużo, dużo więcej, ale to, że cała sala jest tutaj nas i szczęść Boże i daję tutaj właśnie głos. Jesteśmy naprawdę pod wielkim tutaj wrażeniem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A czy wolno mi poprosić Państwa o powstanie, żebyśmy w tym uroczystym Dniu Dożynek objęli naszą modlitwą wszystkich rolników. Ale kochani, tak się pięknie składa, że Pan Tadeusz to nie tylko jest rolnikiem z zawodu, ale i z imienia, od swoich przodków odziedziczył. Więc Panie Tadzie, najserdeczniej na Twoje ręce jako gospodarza wraz tutaj z parafią świętego Mikołaja w Niebieszczanach, całym sercem w imieniu zapewne całego naszego polskiego narodu i Polonii składamy najwspanialszy hołd Wam jako polskim rolnikom, Waszemu życiu, powołaniu, Waszemu poświęceniu i oddaniu dla sprawy ziemi, uprawy roślin, hodowli zwierząt, tej troski w imieniu mandatu Boga Kreatora o naszą ojczystą ziemię i w przypadku rolników całej rodziny ludzkiej, o cały glob. Niech Bóg zatem wszystko, kim jesteście i co czynicie i jakie macie troski i cierpienia i krzyże i także ten zamach upadłego ducha czasu i świata, czyli szatana, na polskiego i rolnika każdego narodu na ziemi wypowiedział, niech Boże błogosławieństwo wam nie tylko błogosławi, przymnaża łaski, ale ochrania was wszystkich i wasze rodziny i wasze prace i owoce waszych poświęceń dla ziemi i tego wszystkiego, co z niej wyrasta. Niech ochrania przed największym zamachowcem na polskich i pozostałych rolników, czyli przed zamachowcem szatana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo Polski, wszyscy święci i błogosławieni narodu polskiego, wszyscy święci i święte Boże, wszystkim zmarłym pokoleniom rolników polskich, polonijnych i rolników wszystkich narodów rodziny ludzkiej. Polećmy nieskończonemu miłosierdziu Bożemu i poprośmy Jego cudowny, boski majestat, aby wprowadził ich wszystkich na wieczne dożynki w Królestwie Niebieskim i aby tam na wieki pozostali pełni szczęścia i błogosławieństwa. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielce szanowny i drogi Panie Tadeuszu, o, witamy serdecznie naszego przyjaciela. Bóg zapłać serdecznie, Ojcze, za przybycie. Bardzo dziękujemy. I wielce szanowni i kochani Państwo, Ekscelencjo, najczcigodniejszy Panie Ambasadorze, wielce szanowni Państwo, stosownie do Waszych godności, tytułów, stanów, które reprezentujecie, tutaj zebrani, a także jak słyszymy z ust Pana Tadzia, że wielu naszych rodaków w kraju i za granicą łączy się razem z nami, wszystkich naszych rodaków rozsianych po wszystkich kontynentach, także z tego miejsca, z tych jeszcze ziemskich niebieszczan, bo jeszcze Pana Tadzia Pan Bóg nie uniósł na wyżyny nieba i z tych ziemskich niebieszczan pozdrawiamy tutaj całą naszą wspólnotę, wszystkich naszych rodaków rozsianych po wszystkich kontynentach, a jak rozumiem, że w szczególności naszych rodaków w USA. Tak, i nie tylko na całym globie. Na całym globie. Kochani Państwo, kilka refleksji, o które zostałem poproszony zarówno przez Pana Tadzie, jak i naszego przyjaciela Jacka, dotyczących głodu. Jak wiemy, że tym bytem, który nie potrzebuje dopływu energii z zewnątrz, żeby istnieć, jest tylko Bóg. Czyli co to znaczy? Że istnieje jedna wieczna bytowość, która jest wiecznie spełniona, która nie ma żadnego pragnienia, w której wszystko jest zrealizowane. Dlatego uczeni nazwali Pana Boga Actus Purus, czyli czysty akt. To znaczy, że w bycie boskim wszystko jest absolutnie i wiecznie spełnione. I jako takie absolutnie doskonałe. Człowiek, anioł, zwierzę, roślina każdego gatunku, to są i wszelka istota żywa, to jest, drodzy Państwo, taka bytowość, która, żeby istnieć, potrzebuje po pierwsze Boga, Kreatora. I dlatego każdą bytowość, która się pojawia w czasoprzestrzeni, nazywamy kreaturą, czyli stworzeniem. A to oznacza, że mamy Boga za Stwórcę. A zatem rozumiemy, drodzy Państwo, że rozumienie problematyki głodu
nie może być oderwane od problematyki Boga. I w tej części eklezjalnej, w kościele, w tym przepięknym kościele w Niewieszczanach, tutaj, w tej uroczej miejscowości właśnie Podkarpacia polskiego, przeżyliśmy i tam skupiliśmy naszą refleksję na tym, że tylko wtedy można człowieka nazwać mądrym, myślącym, roztropnym, czyli człowiekiem rozumnym, w ścisłym tego słowa znaczeniu, kiedy ten człowiek potrafi utrzymać w swoim umyśle wiecznie żywą prawdę o tym, że Pan Bóg istnieje i że On jest racją naszego bytu. Stąd też rozumiemy, drodzy Państwo, że najgłębszą racją wszelkiego głodu duchowego i fizycznego, czyli materialnego, który człowiek ziemi może tutaj przeżyć, jest racja, którą nazywamy Panem Bogiem jedynym i zarazem istniejącym w trzech osobach boskich: Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Dlatego, kochani Państwo, tutaj rozumiemy, że ostateczna racja w głodach czy w historii głodów, które przeżyła ludzkość dotychczas, czy tych w historii głodów, które my jako Polacy i Polonia mamy w tej epoce, w której my istniejemy i nasze pokolenia, że to wszystko nie da się zrozumieć bez uwzględnienia faktu, że istnieje Pan Bóg i że On, pozytywnie patrząc, jako jedyny byt jest w stanie wyeliminować każdy głód ducha i ciała i życia i powołania człowieka jako jednostki, jako narodu, jako społeczności, na przykład polonijnej, czy poszczególnych narodów, czy całej rodziny ludzkiej. I oczywiście tutaj powiemy, że skoro Pan Bóg jest stworzycielem, czyli daje na przykład człowiekowi to wszystko w porządku natury i łaski, co jest nam potrzebne, żeby nas nasycić, to rozumiemy, drodzy Państwo, pozycję szatana jako sprawcy, jako ostatecznego sprawcy głodu, każdego typu głodu człowieka. To znaczy, diabeł jest, kochani Państwo, taką istotą, co się uzewnętrzniło w stosunku do osoby świętego Maksymiliana Marii Kolbe w niemieckim obozie śmierci w Auschwitz. A mianowicie, kim jest diabeł przy pytaniu o głód człowieka? Diabeł, kochani, to jest taka istota, który nie tylko, że pogardził absolutną doskonałością i pełnią życia i bytu, którą jest Pan Bóg, lecz co więcej, on chcąc zagłodzić na śmierć rozumne i wolne stworzenie, jakimi są aniołowie i ludzie, diabeł dąży, drodzy Państwo, do unicestwienia człowieka i w sferze ducha i ciała, czyli diabeł jest tym, który jako pierwszy w dziejach świata wydał wyrok śmierci w postaci śmierci głodowej. Czyli innymi słowy, Pan Bóg daje człowiekowi wszystko, życie i to, co jest dla podtrzymania i rozwoju, nasycenia naszego życia potrzebne i konieczne,
Natomiast diabeł nie tylko, że chce nam zabrać wszystko, co jest dla podtrzymania naszego życia potrzebne i konieczne, ale diabeł, kochani, to taka istota, która skazała człowieka na całkowitą śmierć, na wymazanie nas z istnienia. I może ten wentylator, jeśli możliwe, prosiłbym o wyłączenie. Wyciągnąć tylko ten. I teraz, kochani państwo, proszę zauważyć, że człowiek jest istotą duchową. A co to znaczy, że jesteśmy istotą duchową? To znaczy, że posiadamy rozum, pamięć i wolną wolę. I teraz ducha człowieka podarował nam Bóg, Kreator. I Pan Bóg przedkłada też odpowiedni chleb dla naszego ducha. Na przykład chlebem dla naszego rozumu w porządku natury jest prawda. Czyli innymi słowy, jeżeli ktoś pyta, kiedy nasycę mój rozum, odpowiedź prawidłowa brzmi: tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będę poszukiwał prawdy, poznawał prawdę, zachowywał prawdę, głosił prawdę i jeżeli zaistnieje taka konieczność, to bronił prawdy. Czyli to oznacza, drodzy państwo, życie naszego rozumu. Że tylko wtedy można o człowieku rozumnym powiedzieć, że żyje, kiedy stawia, najkrócej mówiąc, na prawdę jako prawdę. A zatem chlebem dla naszego rozumu jest, drodzy państwo, tylko i wyłącznie prawda. I teraz zobaczcie państwo, kim jest istota, która upadła i wszyscy, którzy upadają. W aspekcie rozumu odcina się upadłego ducha anielskiego i ludzkiego od prawdy. Czyli innymi słowy, jak chce się człowieka uśmiercić na płaszczyźnie rozumu, w sensie poznania, to odcina się człowieka od prawdy. I my mamy tych przykładów bardzo wiele, nawet w ostatnich latach. Jak lepiej wiecie ode mnie, dlatego ja nie śmiem o tym mówić, bo pan Witold, który tu przybył i coś ma chyba troszeczkę kłopoty z chodzeniem, ale jak odmówimy zdrowaśkę za pana Witolda, to będzie fruwał, nie tylko chodził, bez przyjaciółek, które mu dopomagają utrzymać równowagę. Drodzy państwo, odcinanie człowieka od prawdy jest skazywaniem człowieka na głód rozumu. I dzisiaj, ze względu na to, że mamy genialne środki komunikacji, na przykład w tej godzinie naszego spotkania komunikujemy się z naszymi przyjaciółmi z Polonii na całym świecie i od strony technicznej jest to genialna możliwość komunikacji między człowiekiem a człowiekiem, przekraczającej czas, przestrzeń. Więc tak, ale zauważmy, że te środowiska, które są z natury powołane do tego, żeby przekazywać i komunikować się w prawdzie, ich genialne środki techniki są wykorzystane do tego, żeby albo ograniczyć przekaz prawdy, albo zakłamać ludzki rozum. A czym jest, drodzy państwo, fałsz czy kłamstwo? Fałsz i kłamstwo w aspekcie głodu
to jest śmierć głodowa dla ludzkiego umysłu. Czyli jak chcę skazać kogoś w aspekcie rozumu na śmierć, to odcinam jego umysł od rzeczywistości prawdy. I prawdy o Bogu, i prawdy o świecie, prawdy o aniołach i całej rzeczywistości. Dlatego, drodzy Państwo, jeżeli mówimy i pytamy się, jak przezwyciężyć głód w aspekcie rozumu, a między innymi taką formą, jaką tutaj Pan Tadeusz z małżonką nam darują, zorganizowali dożynki, żebyśmy rozprawiali o prawdzie. Na tyle, na ile dożynki na to pozwalają. A zatem proszę zobaczyć, drodzy Państwo, kiedy my kwestię głodu rozwiążemy w sposób pozytywny. A mianowicie, czy mamy takie możliwości, czy nie? Wiemy, że czasami padają takie sentencje, że my już nie damy rady, że my nie mamy możliwości, żeby z takimi gigantami, którzy są z duszą i ciałem poświęconymi największemu spiskowcowi wszechczasów i największemu zbrodniarzowi wszechczasów, czyli którzy zaprzysięgli się na samego diabła, bo nie ma, drodzy Państwo, brutalniejszego mordercy wszechczasów, aniżeli sam diabeł. On ma na swoim upadłym anielskim sumieniu najwięcej zbrodni w dziejach świata. I jak pokonać największego zbrodniarza w dziejach świata, który jest jednocześnie największym kłamcą, czyli który chciałby nas skazać w aspekcie naszego rozumu na śmierć głodową. Jak go, kochani Państwo, pokonać? Pokonamy go wszystkimi ziarnami czy bochenami prawdy. Pamiętajmy, że nawet w bunkrze głodowym, w którym święty Maksymilian Maria Kolbe nie wypowiedział ani jednego słowa, on złamał całe kłamstwo niemieckiego socjalizmu rasistowskiego, III Rzeszy Niemieckiej. A on nie wypowiedział ani jednego słowa i nie ruszył nawet ręką, żeby cokolwiek uczynić. I na Maksymilianie załamała się strategia diabelskiego kłamstwa, której poświęciła się III Rzesza Niemiecka Expressis Verbis. Więc widzimy, drodzy Państwo, jaka jest recepta na dzisiaj, na ten moment. Czy mamy jakieś możliwości przeciwdziałania diabelskiej strategii odcięcia polskiej ludzkości od prawdy? Mamy. Po prostu tą receptą jest pokorne, ale stanowcze, z totalną naszą duchowo-cielesną determinacją świadectwo prawdy. Na prawdzie jednego człowieka na tym globie załamie się strategia diabła jako ojca kłamstwa, zagłodzenia umysłu ludzkiego fałszem i kłamstwem. Dlatego, drodzy Państwo, stawiajmy na prawdę. Ale to jest prawda w wymiarze naturalnym, czyli to, do czego my jesteśmy zdolni z natury. Ale, drodzy Państwo, w porządku łaski my otrzymujemy prawdę w postaci wiary świętej, katolickiej i apostolskiej. Dlaczego naszemu ludzkiemu rozumowi, drodzy Państwo, dodatkowo do wysiłku poznawczego w poznaniu prawdy, dlaczego potrzebny jest dodatkowy pokarm w postaci łaski wiary? Z tej racji, którą już sobie dzisiaj nadmieniliśmy. Z racji na to, że człowiek nie jest Bogiem. A jak człowiek nie jest Bogiem, to w każdym wymiarze bytowania potrzebuje rzeczywistości łaski.
jak się, drodzy Państwo, nazywa chleb łaski dla naszego rozumu? Dla naszego rozumu. Ten chleb łaski Bożej nazywa się świętą wiarą katolicką i apostolską. Dlaczego, drodzy Państwo? Dlatego, że Pan Bóg jako boski rozum ma takie poznanie prawdy i jest taką prawdą, która tylko na drodze łaski może się głębiej pozwolić poznać. I dlatego w łasce wiary Pan Bóg daruje nam dodatkowy chleb umysłowy, żeby nasze umysły były jeszcze bogatsze prawdą. Czerpiąc ze źródła prawdy, którym jest sam Bóg. Dlatego zobaczcie Państwo, czy znowu może diabeł zniewolić katolickie umysły Polaków dzisiaj i zagłodzić nasze umysły ochrzczone na śmierć? Nie może. Kiedy nie będzie diabeł takiej strategii głodu urzeczywistnić? Jak my w całej pokorze, ale i z żelazną konsekwencją, będziemy gotowi do tego, żeby w naszym umyśle to, co we Chrzcie Świętym otrzymaliśmy jako wiarę katolicką, żeby ten pokarm katolickiej wiary w postaci łaski wlanej w nasz umysł zachować. Czyli, kochani Państwo, zadbajmy o kulturę naszego rozumu w porządku natury, czyli budujmy szkoły, których celem jest prawda, a jak wiemy, że system edukacji polskiej na przykład nie ma takiego celu wyartykułowanego w podstawie programowej. Do dzisiaj, proszę sobie wyobrazić. A cóż mówić, żeby wymagać od podstawy programowej systemu edukacji w Rzeczpospolitej Polskiej, żeby ona czerpała całym swoim jestestwem nas Polaków, polskiego umysłu, z rzeczywistości łaski wiary, gdzie mamy wlane prawdy w nasz umysł. Czyli widzicie Państwo, że nawet system edukacji w Rzeczpospolitej Polskiej opowiedział się de facto bardziej za tym, żeby nas diabeł, ojciec kłamstwa, wyprowadził w pole. I dlatego widzicie, i często słyszę od kapłanów, proboszczów, wikariuszy, czy zakonników, czy z rodzin zakonnych, że teraz bardzo wiele dzieci i młodzieży nie pojawia się na mszy świętej. No, drodzy Państwo, kiedy dziecko przyjdzie na mszę Chrystusa Pana? Wtedy, kiedy przekażemy dziecku tę podstawową prawdę, choćby o tym, co syci nasz rozum, że ten rozum syci prawda naturalna, czyli owoc mojego wysiłku umysłowego, ten naturalny, i nadprzyrodzona, czyli święta wiara. Jakby dziecku przedstawił tylko taki krótki wykład o tych rzeczach i powiedział: dziecko, twoim najgłębszym i podstawowym sensem bycia uczniem czy uczennicą jest, że ty masz rozum. A wiesz, po co masz rozum? Żeby poznawać prawdę. No ale dzieciak od razu powie: ale ja tej prawdy w szkole nie otrzymuję. A jeśli, to w szczątkowej formie, czyli w niepełnej. Nie mówiąc już o przestrzeni łaski, czyli tego chleba nadprzyrodzonego w postaci wiary katolickiej. W związku z tym widzimy, kochani Państwo, że postawa dziecka jest prostą, wręcz konieczną konsekwencją tego, co dziecko polskie przeciętne przeżywa w polskiej szkole. Ponieważ polska szkoła nie wyartykułowała prawdy
do chwili obecnej jako celu najważniejszego w kształceniu umysłu ludzkiego. W związku z tym dziecko mówi, jeżeli szkoła ma rację, a nie słyszę, żeby ktoś korygował szkołę, no to mamusiu, tatusiu, to ja ci powiem szczerze, że ja nie widzę sensu adorowania kogoś, kto nie istnieje. Przecież jeżeli powiem dziecku, że prawda nie istnieje, to dziecko sobie to systematyzuje i mówi, to nie ma Boga. A to, że ja jestem, jako to dziecko, to jest przejściowe, to proces. Ale lepiej, żebym się nie wysilał, tylko przeżył sobie życie jak najprzyjemniej. Więc, kochani, my nie zrekonstruujemy, czy nie uzdrowimy umysłu dziecka, czy młodzieży polskiej, czy polonijnej, tak długo, jak nie przedłożymy dziecku chleba, prawdy. I wtedy umysł dziecka się od razu zmieni. Dam Państwu przykład. Budujemy wspólnie z narodem i Polonią Ateny Roztocza. I kilka dni temu dosłownie moja kuzynka oprowadziła ojca z synem. Ojciec zajmuje się piekarnią, ma piekarnię i syn pomaga, ale syn od 1 września pójdzie do 8 klasy. I on się przeszedł między tymi kolumnami, które nasz brat Jacek między innymi postawił, czy tutaj brat Tadziu i inni nasi przyjaciele, a ojciec Leopold to tylko błogosławił, bo bał się, że te kolumny przewrócą się i naszego Jacka i Tadeusza przygniotą. I je duchowo podpierał, żeby broń Boże się nie zachwiały. Kochani Państwo, i ten syn, który ma 13 czy 14 lat, widząc, co my w Atenach Roztocza za antycznej sztuki już zrealizowaliśmy i dalej pragniemy zrealizować i ideowo, co tam chcemy zrealizować. I wiecie Państwo, co powiedział ten młody chłopiec? Tato, ja bym chciał w tych Atenach na zawsze pozostać. Chociaż tam jeszcze nie ma ani jednego miejsca noclegowego. To by się położył na sianie w stodole i by ten chłopiec chciał w takiej rzeczywistości pozostać. Dlaczego? Dlatego, że on zobaczył, że Ateny powstają tylko i wyłącznie w pierwszym rzędzie ze względu na istnienie prawdy. Stąd też, kochani Państwo, jeżeli pójdziemy krok dalej, a widzę, że macie niebiańską cierpliwość, ale że Pan Tadeusz zaraz mi powie, ty filozofie wiesz kiedy zacząć, tylko nie wiesz kiedy kończyć. Dlatego muszę się streszczać. I kochani Państwo, i proszę zobaczyć, że drugi filar, drugi typ, gatunek chleba, który w naszym duchu jest nam konieczny, to jest miłość, dobro. Dlaczego? Bo my zostaliśmy przez Pana Boga stworzeni jako wolni. A dlaczego wolni? Wolni, aby miłować, aby czynić dobro. Bo wiecie Państwo, że wolność nie jest ze względu na wolność. Wolność jest ze względu na miłość. Wolność jest ze względu na dobro. A zatem zobaczcie Państwo, że w aspekcie naszego bycia wolnym chcą nas zagłodzić na śmierć nienawiścią. I wszystkie ideologie, jakiekolwiek one nie miałyby postaci, wiecie Państwo, do czego dążą? Żeby odciąć naszą wolność od ordo caritatis, czyli od porządku miłości. Używam łacińskich pojęć tylko dlatego, że przeboży ojciec Leopold, on by mi nie wybaczył, jak ja, jako filozof, nie użyłbym jakichś łacińskich sentencji.
tylko mówi, jakim ty jesteś filozofem, jak ty w ogóle nie znasz łaciny i łacińskich pojęć, więc ojcze Leopoldzie, nawracam się i od czasu do czasu użyję łacińskich terminów. Kochani, porządek miłości, czyli ordo caritatis, to oznacza, że wolność daruje się Bogu i drugiemu człowiekowi, czy aniołowi, czy stworzeniu zwierzęcemu, roślinnemu, kwiatowemu, ze względu na miłość. A dlaczego my możemy się nasycić w naszym byciu wolnym tylko miłością? Dlatego, że Pan Bóg, który jest naszym Stwórcą, jest odwieczną wolnością, ale ta odwieczna wolność boska jest nasycona odwieczną miłością, czyli w Bogu wolność boska jest miłością boską, a miłość boska jest wolnością boską. Bo na żadnym etapie istnienia Pana Boga w wieczności nie ma takiego przypadku, żeby wolność boska nie była miłością, jest nią wiecznie. Ale my jesteśmy stworzeniami. Co to znaczy? Że uczymy się nasycić naszą ludzką wolność miłością. I dlatego chlebem naszej wolności jest miłość. A zobaczcie, panie i panowie liberałowie mówią, wolność jest ze względu na wolność. To, drodzy państwo, to by łatwo można było zilustrować ten problem. Na czym polega ten problem? Podam przykład. Mamusia, bardzo dobra, zatroskana o swoje dziecko, urodziła najpiękniejsze dziecko świata. I mówi do tego dziecka od pierwszych momentów po narodzinach, dziecko, to jest chleb, weź sobie go ze stołu, nasycisz się. To jest mleko, ono jest dla ciebie bardzo dobre. Weź sobie go, napij się. Przecież gdybym mówił człowiekowi, który nie jest w stanie wziąć szklanki mleka do ust i wypić, czy kromki chleba do ręki i zjeść, gdybym mówił, słuchaj, jakie dobre jest mleko, wiedząc o tym, że on nie może się napić. Jaki smaczny jest chleb, wypieczony z miłością, wiedząc o tym, że on nie może sięgnąć po ten chleb. To taki jest, kochani, liberalizm, że liberalizm głosi apoteozę wolności po to, żeby zagłodzić nas jako wolnych na śmierć. Bo wiecie, kto jest architektem ideologii liberalizmu? Żywcem diabeł. A przecież pokarmem wolności jest miłość. Dlatego prymas Wyszyński, wspomniany tutaj, ale w jednym się tylko nie zgadzam, że bardzo mnie onieśmielił nasz przyjaciel, gospodarz pan Tadzio, zestawiając taką heroiczną postać z takim prostym rzemieślnikiem z Roztocza, to naprawdę... Prawie, że zaniemówiłem i dobrze, że pana Witolda zobaczyłem, to trochę odwagi cywilnej nabrałem. Ale kochani państwo, prymas Wyszyński był świetnym myślicielem i on mówił, Polacy, kochani, niektórzy mówią wam, że czas to pieniądz, a ja wam powiadam, czas to miłość. Bo kiedy, kochani, przeżyję czas po Bożemu, jako wolna istota, kiedy wszystko od najprostszych gestów po najbardziej heroiczne czyny, nawet męczeństwa, ze względu na Pana Boga, czy Kościół, czy Ojczyznę, czy naród, jak nasi bohaterowie narodowi, czy żołnierze z Cudu nad Wisłą, z księdzem Skorupką na czele, to kiedy, kochani, wszystko ma sens, najgłębszy? Tylko wtedy, kiedy jest dokonane i przeżyte z miłością. I dlatego, kochani, znowu
kiedy upadły duch, który stawia na nienawiść, czyli na śmierć głodową naszego bycia wolnymi, kiedy my się tej architekturze diabelskiego rozumienia wolności oprzemy, obronimy i nikt nie będzie w Polsce jako wolny Polak czy wolna Polka zagłodzony na śmierć. Tylko wtedy, kiedy sobie powiemy, nawet jeżeli zamkną nas strategzy z WHO, bo była o nich mowa w więzieniach domowych, to kochani, jak będziemy cierpieć z miłości, to WHO padnie. Diabeł już będzie wiedział, co z WHO zrobić, jak oni tam żywcem trafią do niego, ale to jest ich job, jak to się mówi fajnie w Ameryce. My, kochani, jak chcemy przynależeć do krainy wielkich, bohaterskich synów i córek nieba, stawiajmy na miłość. Nawet żebyśmy za to musieli najwyższą cenę zapłacić. Na miłość Boga, aniołów, ludzi, na miłość narodu, ojczyzny, rodziny ludzkiej, kościoła, bożych spraw i wszystkiego, co Boże. I wtedy wszystko będzie nam się opłacić. Dlatego, kochani, ten chleb miłości, chleb dobra, to jest właśnie to tworzywo, które syci naszą wolność. I teraz sięgnijmy po nasze ciało. Nasze ciało potrzebuje też chleba, tylko że innego gatunku, fizycznego chleba, o odpowiedniej chemicznej strukturze. I teraz zobaczcie Państwo, że Pan Bóg powołał takie gatunki istot żywych, żeby ubogacić nasz byt cielesny, żeby sycić nasze ciało. I proszę zobaczyć, dlaczego manipuluje się na kodach genetycznych poszczególnych gatunków roślin, zwierząt, a teraz w epoce COVID-19 rozpoczęto dekodowanie naszych ludzkich kodów tak zwanymi szczepionkami. Dlaczego dekoduje się kody genetyczne istot żywych? Po to, żeby, drodzy Państwo, wprowadzić istotną dysharmonię we wszystkie istoty żywe w aspekcie genetycznym. Podam przykład. Ciało ludzkie i do ciała ludzkiego dopasowany jest pierwotny gatunek pszenicy. I wystarczy, że laboratorium zmodyfikuje w pewnym wymiarze skład genetyczny gatunku zboża, którym jest pszenica. I jakie skutki wtedy przynosi odżywianie naszego ludzkiego ciała z genetycznie zmodyfikowaną pszenicą? A bardzo wymierne. W pierwszym rzędzie mężczyzna i kobieta spożywający chleb z genetycznie zmodyfikowanej pszenicy zostają pozbawieni płodności. A wiemy, że pozbawienie mężczyzny i kobiety płodności, czyli zdolności prokreacji, jaki ma cel? Żeby Pan Bóg przypadkiem przez tę kobietę i tego mężczyznę jako małżonków nie powołał nowych pokoleń ludzkości do istnienia. Dlatego proszę zobaczyć, drodzy Państwo, że wtedy ingerencja nieadekwatna, niestosowna w genetyczny wymiar bytu ludzi, zwierząt, roślin powoduje dysharmonię, że takim zbożem pszenicznym genetycznie zmodyfikowanym nie możemy się nasycić, a wręcz przeciwnie. Każdy wymiar dekodowania gatunków zbóż pszenicznych powoduje, że my jesteśmy pozbawiani życia. Bo na początku dekodowanie gatunku zboża pszenicznego powoduje
utratę płodności. A co będzie dalej, jak dekodowanie będzie jeszcze bardziej nasilone? Tego nie wiem. Albo na przykład, drodzy Państwo, mamy świat ziół. Wielu ludzi zostaje uzdrowionych nawet z raka, aplikując stosowne zioła. Na co wpadła Unia Europejska? A mianowicie przymierza się do zakazu produkcji takich ekstraktów z poszczególnych gatunków ziół. Ale to oznacza, że docelowo Unia Europejska chce w ogóle zakazać produkcji ziół. A po co się są, kochani, zioła? One były w raju po to, żeby w sposób harmonijny podtrzymać i odżywiać nasze rajskie ciało. A po co są zioła dzisiaj w tym wymiarze upadku, ale i zbawienia świata przez Chrystusa Pana? One są po to, żeby nas leczyć. One mają, ze względu na nasze choroby, które są skutkiem grzechu, czyli utraty raju, człowiek zaczął chorować, bo diabeł jest architektem każdej choroby. A nie wiem, czy Państwo słyszeliście, że w ostatnich latach nawet we wnętrzu Kościoła rzymskokatolickiego zaczęto rozpowiadać fałszywą i kłamliwą tezę, że Chrystus, że Bóg sakramentalny zaraża. A co kryje się za tą tezą, że Pan Bóg jest architektem i wykonawcą chorób? Kochani Państwo, wyznaję Wam szczerze, jakbym gdzieś przeczytał i by mnie taka teza przekonała, że nasz Pan Bóg jest architektem chorób, to ja byłbym pierwszy, który by opuścił progi Kościoła Chrystusowego. Bo taki Bóg byłby przecież zbrakowanym Bogiem. Byłby co najwyżej bóstwem wymyślonym przez chore umysły, czy niedorozwinięte umysły ludzkie. Dlatego też, drodzy Państwo, rozumiemy, że kwestia ziół, że trzeba ją wygrać, że trzeba z niej korzystać, że trzeba ludzkie ciało karmić ziołami. A jeszcze powiem Państwu, że są grzyby. Słyszycie na co dzień, że grzyby nic nie warte. One nic nie dają ludzkiemu organizmowi, co najwyżej jakiś smak. Kochani Państwo, jeżeli medycyna chińska, pogańska, medycyna rosyjska, jakakolwiek by ona nie była, jeżeli oni przez tysiące lat odkryli cudne możliwości w różnych gatunkach grzybów, na przykład, drodzy Państwo, mnóstwo gatunków chorób rakowych mogą zostać w 100%, bo mamy na to dowody, uzdrowione grzybami. To rozumiecie Państwo, dlaczego nomenklatura neokomuny globalnej, dlaczego jeżeli coś w internecie pojawia się dobrego na temat grzybów, to natychmiast to jest wykasowywane przez YouTube i innych gigantów naszego czasu. Z racji na to, żeby zabrać nam jeden z filarów naszego zdrowia cielesnego. Albo na przykład kwestia mikroorganizmów, które zostały przez jednego japońskiego profesora odkryte stosunkowo późno, bo dopiero zdaje się, że w drugiej połowie lat 80. I my mamy w Polsce po Japonii, USA, trzeci najnowocześniejszy instytut naukowo-badawczy do badania wartości, bytu, misji, funkcji mikroorganizmów w człowieku, w zwierzęciu, w roślinie i w glebie. Genialny instytut, który już osobiście odwiedziłem, on mieści się, jego siedziba, w mieście Turek. Radziłbym Państwu tam się udać. Co się okazuje?
drodzy Państwo, żeby gleba była urodzajna, niezależnie czym to jest klasa pierwsza gleby czy szósta, bo różne rośliny i istoty żywe potrzebują różnych klas gleby. Na przykład nasze sosny roztoczańskie tylko dlatego rosną takie bujne na Roztoczu, bo pan Witold mówi, u was to już jest pozaklasowa ziemia. A mówię, u pana Witolda to jest pierwszej klasy ziemia. Mówię, pan Witold tak jest zakochany w Podkarpacie, że mówi, Podkarpacie to jest nun plus ultra. I mówi, to jest pierwsza kraina Polski i ja mu przyznaję rację. Choć pochodzę z Roztocza. A co się okazuje, że sosna, gdyby ją posadzić u was na żyznej glebie na Podkarpaciu, to byłaby taka karłowata, że byłaby mniejsza ode mnie. Więc kochani, co to oznacza? Że w żyznej glebie, żyzna w sensie klasycznym, potrzebna jest odpowiednia ilość mikroorganizmów. Zgadnijcie Państwo, w żyznej glebie, niezależnie czy pierwsza, czy szósta klasa, proszę powiedzieć w pięci ziemi ilościowo, ile powinno być mikroorganizmów? 8,5 miliarda mikroorganizmów. A zgadnijcie na wagę, w jednym hektarze urodzajnej ziemi, od pierwszej do szóstej klasy, ile powinno być na wagę mikroorganizmów, żeby ta gleba była zdrową żywność dla nas produkowała? 30 ton. 30? Tak, ale 20 już bylibyśmy zadowoleni. Drodzy Państwo, 20 ton. A teraz spójrzmy na mikroorganizmy z drugiej strony. Wiecie Państwo, co robią nawozy sztuczne? Wycinają mikroorganizmy co do ostatniej głowy. Czy rozumiecie, o co chodzi? Że my w Polsce mamy z procesem pustynnienia gleby polskiej do czynienia? Że czasami, jak mnie ktoś pyta, czy widziałem zawieje piaskowe na drogach. A ja mówię, co Państwo opowiadacie? A to dlatego się coś takiego tworzy, bo nasza gleba w Polsce pustynnieje. Bo jak od lat 70. czy końcówki 60. zaczęto aplikować potężne porcje nawozów sztucznych, to drodzy Państwo, te zwiększające się dawki na hektar powodują, że nasza gleba wycina, że nawozy sztuczne wycinają wszystkie mikroorganizmy. A wiecie Państwo, co grzyby? Na przykład jak chcecie, żeby jabłoń rodziła Wam rokrocznie piękne owoce i nawet jednego oprysku nie potrzebujecie przed szkodnikami jabłoni. Wiecie Państwo dlaczego? Jeżeli będziecie, zaaplikujecie odpowiednie grzybnie jabłoni dla danego gatunku w ziemię i później ta grzybnia się rozrasta, że idzie za korzeniami, tak jak korzenie jabłoni się w glebie zanurzają, tak grzybnia gatunku jabłoni się zakorzenia. Wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że tak jak mikroorganizmy, tak grzyby. One są kucharzami, kelnerami i ochraniaczami, że chronią człowieka przed wirusami, na przykład niebezpiecznymi. Taka jest potęga w przyrodzie. Cudowna struktura materialna świata. I Pan Bóg nam tę strukturę podarował. Tak cudownie harmonijną. A ingerencja człowieka powinna być tylko tego typu, żeby podtrzymać stworzenie Boże i dopomóc mu w stanie upadku po grzechu pierworodnym, żeby wszystkie gatunki istot żywych, począwszy od ludzi, zwierząt i roślin, żebyśmy mogli harmonijnie w tym kosmosie współistnieć. I tutaj, drodzy Państwo, rodzi się takie pytanie, bo słyszymy coraz częściej o zakazach hodowli zwierząt, czy hodowli roślin. Czy państwo polskie, czy każde inne ma prawo do wypowiedzenia rolnikom danego narodu jakiegokolwiek zakazu w uprawie zbóż, ziół, kwiatów, roślin,
czy zakazu w kwestii hodowli jakiegokolwiek gatunku zwierząt. Otóż, drodzy Państwo, tutaj chciałbym przywołać bytowość prawa naturalnego. Pan Bóg, stwarzając nas, w momencie poczęcia daje każdemu umysłowi w jego sumieniu dostęp do prawa naturalnego. Co to, kochani Państwo, oznacza w wymiarze rolnictwa? Że żadne państwo nie ma prawa do wypowiedzenia jakiegokolwiek zakazu hodowli jakiegokolwiek gatunku zwierząt czy roślin. O co państwo, do czego państwo ma prawo w zakresie uprawy roślin i hodowli zwierząt? Jakie państwo ma prawo? Ma prawo dopomóc rolnikowi, który chce hodować lwy, słonie, niedźwiedzie, czy inne, nie mówiąc już o zwierzątkach futerkowych. Państwo musi dopomóc każdemu rolnikowi, który tego typu uprawy roślin czy hodowle zwierząt pragnie urzeczywistnić, dopomóc. Rozumiecie, kochani, że i misja państwa, prawo państwa tylko tak dalece sięga. A zatem każdy zakaz hodowli zwierząt czy uprawy różnych gatunków ziół czy zbóż, traw i tak dalej jest prawnie niedopuszczalny, bo kompetencje prawne państwa Polski, Unii Europejskiej czy innych państw świata nie mają takich podstaw, żeby tego typu prawa formułować. Tak jak Państwo może słyszeliście w Oświęcimiu, w moim wystąpieniu powiedziałem, że państwo polskie złamało prawo naturalne, twierdząc, że do roku 2050 czy 49 Polska jako państwo wycofuje się z wydobycia węgla kamiennego. Państwo polskie taką dyrektywą czy takim planem łamie fundamenty prawa naturalnego. Na czym to polega? Że jeżeli naród ma swoje państwo, to w granicach swojego państwa ma prawo wydobycia tych dóbr naturalnych, które ma do dyspozycji we własnej ojczystej ziemi. A zatem plombowanie naszych odwiertów gazowych, ropnych czy węgla jest, kochani Państwo, absolutnie niezgodne z prawem naturalnym. I także z tego miejsca apelujemy do rządzących naszym państwem, w tym przypadku do rządu Zjednoczonej Prawicy, żeby kwestię rolnictwa, czy kwestię stosunku państwa polskiego do dóbr naturalnych, żeby Rzeczpospolita Polska oparła w aspekcie prawa na prawie naturalnym, które dał nam Bóg, a nie człowiek. Dał nam Pan Bóg, a nie państwo polskie. W związku z tym roszczenie sobie przez Rzeczpospolitą Polską praw, które jej nie przysługują, jest niedopuszczalne i sprzeczne z prawem. Dlatego też, kochani, tak próbując zakończyć moje refleksje, bo wiem, że wy jesteście natury już anielskiej, a ja jeszcze ludzkiej. Bo jak macie taką cierpliwość, to znaczy, że wy już ludźmi nie jesteście, tylko aniołami. Albo ta młodzież wspaniała tutaj. No proszę zobaczyć, czy to nie są aniołowie żywcem z nieba. Więc, kochani Państwo, całym sercem wam dziękuję. Ale nawet ta refleksja uświadamia nam na nowo, jakim cudem jest nauka. I ta nauka jako owoc naturalnego umysłu, czyli zobacz, uniwersytet, czy każdy inny typ kształcenia człowieka na ziemi, ale jeszcze jeszcze większym cudem jest, kochani Państwo, nauka katolicka, święta, Boża. I trzymajmy się i prawdziwych osiągnięć nauki jako owocu naturalnego umysłu ludzkiego. I trzymajmy się, kochani Państwo, prawdziwych osiągnięć umysłu ochrzczonego, który w imię Boga działa, bada rzeczywistość i dochodzi do prawdziwych wniosków. I prośmy Boga, żeby i Kościół w Polsce z episkopatem na czele
całym duchowieństwem i ludem Bożym i cała Polonia i całe państwo polskie i Unia i wszystkie państwa świata były na tyle światłe, żeby respektować prawo naturalne dane przez Boga każdemu człowiekowi ziemi i wszystkim Polakom i żeby na prawie naturalnym, obiektywnym, uniwersalnym i absolutnie nas wiążącym w naszych sumieniach, żeby tym prawem się kierować, na prawie naturalnym nabudować cały gmach prawa państwowego w Polsce i zapewnić Polakom piękną, godną, iście egzystencję właśnie na miarę Polski jako dzieci najwyższego i odwiecznego Boga. I za to, że państwo tacy jesteście, tak myślicie i tak działacie, i za to, że się poświęcacie, wielu z was albo wszyscy, a w szczególności rolnicy, dla zdrowego odżywiania naszego narodu, zdrową żywnością, wspaniałymi produktami, to dzisiaj w imieniu nas wszystkich składamy wam najserdeczniejsze podziękowania i najserdeczniejsze życzenia hojnego błogosławieństwa Boga, abyście tę niwę polską, panie Tadziu, z ziemskiego padomu i ziemskiej nisiny, ale tylko na Podkarpacie jesteście wyżyną, żeby z tych nizin polskich i wyżyn polskich wprowadzić całą Polskę, ale panie Tadziu, żywcem do nieba, z duszą i ciałem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mając takich duchowych przywódców, przywódcy księdza profesora, rośniemy w siłę, wchodzimy na wyżyny. Ja tylko dodam, Eldrich Koiński powiedział, dobry ksiądz profesor, mówi, bo jest po naszej stronie. Prawda. On będzie się łączył po wykładzie doktora Jaśkowskiego, połączy się na chwilę z nami i będzie miał parę słów do nas do przekazania. Potem będzie Jacek Safuta. No i oczywiście wolna grupa Bukowina już jest w naszym tutaj obejściu, jest na Dożynkach i właśnie zatrzymali się właśnie w ogrodzie zimowym, piją herbatę. Także księdze profesorze, czapka z głowy. Bóg zapłać za mocne słowa.